Tak. W końcu to się dzieje. Doczekaliście się. Synchronizacja. Raz, dwa, trzy. Ja biorę bogatym i biednym daję. Bierz 8%, tak wam się wydaje. Ratuję piękną damę, panowie. Messi. Balecik. Zdaję sobie doskonale sprawę z tego, że za każdym razem, gdy mieliście urodziny i byliście proszeni o zmuchnięcie świeczki i pomyślenie życzenia, zdaję sobie sprawę z tego, że zawsze waszym życzeniem było to, żeby Lacardo skomentował ukrytą prawdę, w której sam występuje. Ja wiem o tym. Wiem również o tym, że za każdym razem, gdy wypadał wam ząb i kładliście ząb pod poduszką, chcieliście, żeby pod poduszką znalazł się rano filmik, gdzie Lacardo komentuje ukrytą prawdę, w której wystąpił. Wiem również, że za każdym razem, gdy szliście do księdza, usiąść na kolankach w jakiejś tam galerii handlowej i pytał was się o to, co chcecie na gwiazdkę. Wiem, że powiedzieliście mu, że chcecie, żeby Lacardo skomentował odcinek ukrytej prawdy, w której występuje. Tak swoją drogą, wiecie o tym, że galerie handlowe próbują oszczędzać i wynajmują jako Mikołajów starych pedofili, prawda? Wiecie o tym. Więc tak zupełnie na marginesie, jak was Mikołaj dotyka za tyłeczek, to nie sprawdza wam prostaty. Zaufajcie mi. On nie jest lekarzem. Przekonałem się o tym w zły sposób. I tak, kochani, zgadza się, nareszcie to się dzieje. Więc potraktujcie to, proszę, jako prezent na gwiazdkę, bo tatuś nie ma pieniędzy, żeby wam co innego kupić. Zapraszam. Ja wiem, że już powinniśmy zacząć filmik, ale ja naprawdę tego nie chcę robić. Tak woli przypomnienia. 6 miesięcy temu wystąpiłem w Ukrytej Prawdzie. Ten odcinek był w telewizji około 2 miesięcy temu i od tych 2 miesięcy zupełnie szczerze nie obejrzałem go ani razu. Teraz będzie pierwszy raz, jak go oglądam razem z wami. Dlaczego? Bo cringe, ja nie chciałem go oglądać. Ja nie chcę oglądać siebie. Jak ja nawet swoich własnych filmików na YouTubie nie oglądam. Paweł, dasz radę. Dam radę. Na studia w jednej z warszawskich uczelni technicznych z Torunia przyjechał 21-letni Dawid Jankowski wraz ze swoim przyjacielem z liceum Oskarem. Zawsze drugi. Nie może być chociaż raz, że Oskar przyjechał raz ze swoim przyjacielem Dawidem. Nie. Ja zawsze muszę być drugi. W szkole na wyścigach drugi. Na olimpiadzie naukowej drugi. A jak zostałem papieżem, to Jan Paweł II. Stary żarcik zawsze mnie bawi. Młodym mężczyznom brakuje na męskim kierunku kobiecego towarzystwa. Jak mam być zupełnie szczery, to nie znam tego uczucia, w którym brakuje mi damskiego towarzystwa. Facet zawsze zrozumie faceta, no przepraszam bardzo. Dlatego najfajniej się uprawia seks z mężczyzną. A kto będzie? No jak to kto? My. Wy to chyba dużo imprezujecie. No, jak jest sesja, to grzecznie zakuwamy, ale potem staramy się trochę odprężyć. Zwłaszcza w piątek. Najlepiej w moim towarzystwie. A twoje jest bardzo miłe. Jezu, jak to jest żenujące! Boże! Jezu! Jak jest sesja, to grzecznie zakuwamy, ale potem staramy się trochę odprężyć. Szczególnie w piątek. Najlepiej w moim towarzystwie. A twoje jest szczególnie miłe. Oh yeah! Darren! Czarusia z was. To co z tą imprezą? Chryste! W sumie mogę się jutro pouczyć. Dasz mi swój numer? Okej. Okay. To 575. Siema, ziomki. Siema. Mogę wam już teraz powiedzieć i właśnie powiem wam taki sekret z behind the scenes, żeby zrobić, żeby on miał tłuste włosy. To jest przerażające. Pani z charakteryzatorni po prostu wzięła taki słoik smalcu i garścią po prostu wzięła ten smalek i mu na łeb walnęła i rozmasowała. Jezus Maria, to było tak przerażające. A najgorsze w tym wszystkim było to, że my nagrywaliśmy ten odcinek przez równo 3 dni. Od rana do wieczora ten chłopak musiał łazić ze smalcem na łbie. I tak było smutno z jego powodu. Coś ci się ulało? No, wsunąłem przed chwilą kepsa. Nie widziałeś, że ci ketchup leci? Dołem ciekło. Usłyszałem fajny dowcip od sprzedawcy. Co napisano na grobie prostytutki? Jakieś pomysły? Nie? Nareszcie śpi sama. Dobre, nie? Jezus Maria! Ja już szczerze zapomniałem, jak tam były teksty. I teraz muszę to jeszcze raz przeżywać. I nadal to jest straszny cringe. A posłuchajcie tego. Młode małżeństwo zaraz po porodzie udało się do ginekologa i żona pyta, kiedy będzie mogła znowu uprawiać seks. A lekarz na to, za 5 minut kończę dyżur. Też dobre, nie? God damn it!
Wiecie co, ja już chyba muszę iść. A co do tej imprezy, to chyba dzisiaj sobie odpuszczę, pouczę się. Cześć. Cześć. Muszę jeszcze skoczyć do dziekanatu, ale jak wrócę na chatę, to możemy iść na kepsa. Ja stawiam. Nie, dzięki. Wiesz co, mam jeszcze milony od mamy. A ja mam na razie dosyć kepsów. Od razu można wyczuć, jak bardzo nierealistyczny to jest program. Nie ze względu na te drętwe dialogi, że wcale tak ludzie nie mówią. Nie ze względu na słabą grę aktorską. Paweł w prawdziwym życiu by nie odmówił kepsa. Od kilku miesięcy wynajmujemy pokoje w mieszkaniu Sebastiana. No i widać, że ten typ próbuje się z nami zakumplować, no ale my totalnie nie mamy na to ochoty, bo ten gość jest straszny. Nieważne, gdzie się z nim pokażemy, to wszystkie laski dają nogę. No ale nie dziwię się. On je po prostu odstrasza swoim wyglądem i tymi durnymi żartami. No i przez to potem wieczory spędzamy we dwóch, zamiast w miłym kobiecym towarzystwie. Ile kobiet potrzeba, żeby zmienić żarówkę? Nieważne, bo kobiety nic nie mogą zmienić. Zaczynam rozumieć, dlaczego nie mam dziewczyny. Dawid poznaje koleżankę Sebastiana ze szkoły średniej. Może do nas dołączysz? No, chętnie, tylko się trochę ogarnę, bo nie wypada tak golizną świecić przy damie. 21-latek proponuje przyjacielowi wspólną randkę wraz z koleżanką dziewczyny. Anita ma kumpelę, która też jest wolna. Ale czy ładna? Znajomość szybko się rozwija. Było bosko. Zastrzyj nadzieję. Czemu on ciągle za nami łazi? Wystarczy, że mieszkaj, musimy go oglądać cały czas. Serio, Dawid, ja w końcu nie wytrzymam i mu wygarnę. Lepiej nie, jeszcze każe nam się wyprowadzić. Ja tam mogę mieszkać gdzie indziej. Stary, w tej cenie to niczego nie znajdziemy. Takie pokoje jak nasze, to chodzą tutaj za około 500 więcej. No a w akademiku ja już nie mam zamiaru siedzieć. To co? Mamy znosić tego oblecha? Ktoś powiedział oblecha? Wolę te 500 wydać na kluby i imprezy. Poza tym... Mamy od niego blisko na uczelnię. No dobra, to jest prawda. Ale ja nie mam zamiaru z nim na miasto wyłazić. Jak ty to sobie wyobrażasz? Żadna laska nie będzie nas traktowała poważnie, jak go z nami zobaczy. Jedną rzecz musicie mi przyznać. Moja gra aktorska jest... Przyznajcie, bo was zabije wszystkich. Wow, ale nogi. Dobrze dziś impreza. Czuję, że będzie się działo. No, zobaczymy. Ale słuchaj, najważniejsze, żeby Seba z nami nie szedł. Jakby chciał, trzeba coś wymyślić, żeby go spławić. No Seba, sorry, no ale nie możesz iść z nami na imprezę. A, ale chłopaki, czemu? Kurwa, nie mam żadnej wymówki. Seba, spójrz tam. Seba coraz bardziej mnie wkurza. I gdyby to nie była chata jego rodziców, już dawno bym go zjechał i kazał mu się odpieprzyć. Jeśli dalej będzie tak truł dupę, po prostu się stamtąd wyniosę, nie patrząc na kasę. Tylko wolałbym z Dawidem, a nie sam. Sprawdźmy, czy jeszcze to pamiętam. Seba coraz bardziej mnie wkurza. I gdyby to nie była chata jego rodziców, już dawno bym go zjechał i kazał mu się odpieprzyć. Jeśli dalej będzie tak truł dupę, to w końcu się wyprowadzę, nie patrząc na kasę. Tylko lepiej by było z Dawidem, a nie sam. Nienawidzę was, absolutnie was nienawidzę. To już się stało memem chyba, jakąś pastą ten tekst. Przyjaciele liczą, że uda im się wyjść dzisiaj do klubu bez współlokatora. Mogę tak iść na imprezę? Serio pytasz? Rozciągnięta bluza, shorty i tłuste włosy. Okej, nie będę komentował. To o której wychodzimy? Nie wychodzimy, a na pewno nie na imprezę. Teraz kolejne takie info z backstage'u. To jedzonko, które jadł ten Dawid, to wszystko było stare i zepsute i to śmierdziało. I on miał przejebane, że on musiał to jeść, udawać, że je. I na przykład jak robiliśmy jedną scenę parę razy, że musi wziąć kęsa jedzonka, to on dużo to się nażarł tego zepsutego jedzonka, biedny chłopak. Musimy się pouczyć i jedziemy do biblioteki, mamy zamiar zostać tam aż do zamknięcia. A później co będziecie robić? Jesteśmy umówieni z kumplem z roku z studiów. No i pouczymy się z nim. Serio, w piątek? No tak, co cię dziwi, zaraz sesja. Co wy się tacy nagle obowiązkowi zrobiliście? Piątek, piąteczek, piątunio, mordeczki, gul, gul, gul! Ja tam się uczę na bieżąco. No i dobra, bo ty to jesteś wymiatacz.
Masz informatykę w małym palcu, więc tobie te studia do niczego nie są potrzebne tak naprawdę. Jeżeli chcecie być jak Seba i zarabiać przed komputerkiem 5000 tygodniu, klikając komputerek, kliknijcie w link w opisie. Dawid i Oskar to super kolesie i fajnie, że ze mną mieszkają. Ojciec mówił mi, że nie muszę brać współlokatorów, ale ja nie znoszę być sam. Nie no, stary, ty nie jesteś sam, przecież masz na komputerku jeszcze Hatsune Miku, swoją waifu. Masz też poduszeczkę swoją, body pillow w łóżku. Studenci spędzili wieczór w klubie. Nie poznali jednak żadnych interesujących dziewczyn, więc bardzo szybko wrócili do domu. Czym różni się trumna od długopisu? No czym? Proste, wkładem. Jak się założy, że jakiś Janusz Boomer to po prostu płakał, jak wymyślał te żarty. Podoba mi się też zdecydowanie reakcja Dawida tutaj, jak usłyszał dziewczynę. Czy ja czuję kobitkę? O, proszę, mój współlokator wstał. Poznaj Dawida, super facet. Cześć. No hej. Dawid, wbijaj do nas na luzaku. Wpadła do mnie z rana kumpela. No miło. Wynajęłam w pobliżu mieszkanie z koleżanką i postanowiłam odnowić stare znajomości. Skąd się znasz z Sebą? Chodziliśmy razem do jednej klasy w Opolu. Oskar jeszcze śpi? Wiesz co, nie, poleciał już na siłkę. Tak rano? Proszę, jaki zmotywowany. Może do nas dołączysz? No chętnie, tylko się trochę ogarnę, bo nie wypada tak golizną świecić przy damie. Dawid szybko wrócił do nowo poznanej dziewczyny. Po wyjściu Sebastiana do sklepu został z nią sam. Dzięki. Jak ci się podoba Warszawa? Teraz już uwielbiam tutaj mieszkać. No ale nie ukrywam, że trochę czasu zajęło mi, zanim przyzwyczaiłam się do tego hałasu, tłumu ludzi, komunikacji. I te gnojki na tych hulajnogach, brum brum, te dzieciaki okropne. Ale to co, w liceum przyjaźniłaś się z Sebą, czy chodziliście po prostu razem do klasy? Trzymaliśmy się w trójkę. Ja, Weronika, z którą teraz mieszkam, no i Sebastian. Zawsze mogłyśmy na niego liczyć. No i jest królem parkietu i impreza bez niego to jest porażka. Serii rzeczy, które nigdy się nie wydarzyły. No to powiem ci, od tej strony go nie znam. Ale kumplujecie się. Tak, pewnie. W sumie dosyć często chodzimy na jakiegoś browara, czy po prostu przejście po mieście. No, Sebastian mówił, że fajnie z was chłopaki. Z grzeczności nie zaprzeczę. A właśnie, chcesz się napić? Mhm, poproszę. To jest naprawdę szałowa dziewczyna. Rozmawia się z nią zupełnie bez skrępowania. Na luzaku, ty pies. Dawid odprowadził Anitę do domu i przy okazji poznał jej współlokatorkę Weronikę. Po wyjściu zadzwonił do Oskara. Anita ma kumpelę, która też jest wolna. Ale czy ładna? No, powiem ci, bardzo ładna. Niziutka, szczuplutka, blondyneczka. W twoim typie. Umówi się ze mną? No, jak odprowadzałem Anitę do domu, to zaproponowałem spotkanie w czwórkę i była bardziej niż chętna. Tylko myślę, że musimy obgadać to z Sebą. Szkoda, że mnie nie było. Ale dobrze, że Dawid rzucił temat o spotkanie we czwórkę. Oby ta Weronika mi się tylko spodobała. Najchętniej od razu napisałbym SMS-a do Anity i się z nią umówił. No, ale najważniejsze jest teraz to, żeby obgadać wszystko z Sebą. Wcale bym się nie zdziwił, gdyby okazało się, że podkochuje się w Anicie lub Weronice od liceum. To taka teraz notka o tej scenie, jak stoi tutaj Dawid i jest ławeczka w tle. Taka notka, że mieliśmy ten kadr zrobiony, tylko że na tej ławeczce spał sobie grzecznie pan Menel. I jeden z chłopaków z tej produkcji musiał do niego pójść i go przeprosić tak: przepraszam, czy pan może trochę tak siosio? Co było bardzo niemiłe, nie róbcie tak. Żałuj, że cię nie było, stary. No, żałuję. No, Anita jest super, ale powiem ci, Weronika też niczego sobie. Poznałeś ją? Czy ja mam takie zakola? Ile co? O Jezu. O Boże. Wróćmy do nagrywania. Kontynuujmy. Obie są czadowe. Połowa kolesi ze szkoły kochała się w jednej, a reszta w drugiej. Długo się nie kontaktowaliśmy, ale teraz jak zamieszkały blisko, to myślę, że częściej będą wpadać. Widzieliście tą minę Pawła? Widzieliście? Dupeczki. Dupeczki. Stary, bo mamy do ciebie takie pytanie. No, walcie. Bo ja chciałbym mówić się z Anitą, a Oskar z Weroniką. Anita coś tam mówiła o podwójnej randce. No, tylko jeżeli żadna ci się nie podoba, bo tak to nie chcemy wchodzić ci w paradę. Szybko działacie. Luz. Dla mnie to tylko kumpele, nic do nich nie mam. Ale fajnie, że pytacie.
No, normalna sprawa. Czyli na pewno nie masz nic przeciwko, jeśli z nimi umówimy? Moją jedyną miłością jest informatyka i nie zamierzam tego zmieniać przynajmniej do końca studiów. Czy słyszeliście kiedykolwiek w swoich życiach coś bardziej smutnego? Czy słyszeliście w swoich życiach kiedykolwiek coś smutniejszego? Moją miłością jest informatyka. I nie zamierzam tego zmieniać. Ten koleś nie porucha, oj nie. Czuję się normalnie jak Bóg miłości. Anita też mi dzisiaj dziękowała. Tak? Mhm. Napisała SMS-a, że mam ekstra kumpla. Typiarzu, normalnie, muka, typie! Mieliście muki w swojej szkole? Podobno teraz muki już odchodzą do lamusa, ale ja, jak ja byłem młody, lata 60, to ja miałem muki. Jezus Maria, muki były straszne. Jak nie wiecie, wygooglujcie sobie, co to jest muka. I wprowadźcie ją w swojej szkole, jeżeli jeszcze ich nie ma. No to kończysz z tym komputerem i... Zapraszamy na kepsa. Tak, i my stawiamy. Proszę, jedna poranna wizyta, a ci już są nakręceni. To jednak psy na baby. Muszę im tylko powiedzieć, żeby nie narobili mi wstydu. Nie chcę, żeby Anita i Weronika miały do mnie potem żal, że umówiłem je z jakimiś dupkami. Dupeczka? Gdzieś tu czuję. Dupeczka. Dupenia. Dawid umówił się z Anitą na pierwszą randkę. Spędzili miłe chwile spacerując po wiślanych bulwarach. A tak w ogóle to jak wam się mieszka z sobą? W porządku w sumie. No, wiem, że nie dba o siebie. Jest upierdliwy i często gada 3 po 3, ale to naprawdę super gość. Ale byś zobaczył, jak wymiata w Cymbergaja, to byś zmienił o nim zdanie, kolego. Dziękuję, że mnie odprowadziłeś. Nie ma problemu, chciałem mieć pewność, że wrócisz bezpiecznie do domu. Ale z ciebie, gentleman. Dlaczego to nie byłem ja? Dlaczego? Raz mógłbym to być ja. Raz ja mógłbym pocałować dziewczynę. To nie, nie dali mi roli takiej, gdzie całujesz dziewczynę. 21-latek wrócił do mieszkania. Niedługo potem przyszedł Oskar, także zachwycony swoją randką. Przyjaciele postanowili zrobić niespodziankę współlokatorowi. Chcę ci chociaż żarełkiem odwdzięczyć, że nas z nim poznałeś. No, wiemy, że spaghetti to akurat lubisz. No mowa, ale macie zjeść ze mną. Stary, przecież wiadomo, że zjemy. No ale będzie wyżerka. No a dziewczyny to one tak od zawsze ze sobą? Anita i Vera? No. Papuszki nie rozłączki od początku liceum, ale nigdy nie czułem się z nimi jak piąte koło u wozu. W sumie chodziliśmy razem na browara nad Odrę, czasem na wagary. W zasadzie miały większe jaja niż kolesie z naszej klasy. Szczerze mówiąc, wolałbym, żeby nie miały jaj. Ha! Got him! A jak już zjemy, to zagramy na konsoli? Co? No nie wiem, ja nie jestem za dobry w te klocki. Tak, lat jest czyste kłamstwo. Jakbyście weszli na mojego Twitcha, gdzie gram w gry, byście zobaczyli, że każdą absolutnie grę, każdą grę, w jaką grałem, nigdy ani razu nie umarłem. Ani razu. Animacja umierania? Ja nawet nie wiem, jak to wygląda, bo nigdy nie umarłem. 21-latkowie byli w stałym kontakcie z koleżankami Sebastiana. Dziś studentki zaprosiły ich do mieszkania, które razem wynajmują. Pyszna. No to jak już zjadłeś, to chodź do mnie. Czy tylko ja słyszę w tej scenie taką najbardziej chamską, stereotypową muzykę z pornoli? Takie... Oh yeah... Najbardziej chamska, stereotypowa muzyka z pornoli, autentycznie. Wygooglujcie sobie, autentycznie! Koniec czułości. Czas na zimne piwko. Niech będzie. Raz to zrobię. Raz to zrobię z okazji świąt. I tylko dla was. Ale... Tylko raz. Czas na zimne piwko. Nienawidzę się. Czas na zimne piwko. Chcę umrzeć. Nie, w sumie. Czas na zimne piwko! Czas na zimne piwko! Czas na zimne piwko! Oj, dziewczyny, wy wiecie, jak nas rozpieścić, nie? Przez żołądek do serca, jak to się mówi. To za co się napijemy? Za podwójną randkę. W ogóle zobaczcie, jak śmiesznie. Dwie przyjaciółki, dwóch przyjaciół. Jak śmiesznie się tutaj zrobiło! Dwie przyjaciółki, dwóch przyjaciół. Da
zostawić, może dokończymy u mnie w pokoju. Ta sałatka, która siedzi tutaj na stole, ona chyba robiona z tydzień wcześniej przed nagrywaniem tego odcinka. To była najgorsza scena do nagrywania, tylko i wyłącznie ze względu na tą sałatkę, która siedziała na tym stole i śmierdziała. I jeszcze biedny Dawid musiał ją troszeczkę zjeść. Weronika i Oskar może chcą zostać sami. Czy też mu w myślach, kochana? Oh yeah. Oh, To jest ze mną nie tak. Ale jaja, straciliśmy w tym samym czasie. Mam nadzieję, że nie słyszałeś nas przez ścianę, co? Nie, na szczęście nie. Weronika puściła muzę. Stary, Anita jest taka seksowna. No po prostu jak z nią jestem, to mam wrażenie, jakbym latał. Ona ma taką fantazję, tyle pomysłów. Przywiązała mnie do łóżka szelikiem, rozumiesz to? I telewizor wyniosła, gdy byłem przywiązany do łóżka. 21-latkowie są po kolejnych randkach z Anitą i Weroniką. Przyjaciele postanowili nie unikać więcej towarzystwa współlokatora. To co? Impreza w sobotę? Dziewczyny mówiły, że fajnie byłoby iść w piątkę. No jasne, chodźmy wszyscy razem. Tylko wcześniej chciałbym, żebyście poszli ze mną do galerii. Nie mam oka do ciuchów, a wy się na tym znacie, to... O, to jest super pomysł. Pójdziemy z tobą i będziesz moja gość. To ty kurwa, to ty dygasz muka, typie. Normalnie, typiarzu, muka. Musicie, kochani, przyznać, że jesteśmy dobrymi aktorami, no bo ta cała scena była robiona tylko w jednym ujęciu. Nie było żadnych cięć tutaj. Nie. Wszystko w jednym ujęciu. Wszystko... Oscar, Oscara poproszę. And the Oscar goes to... Lakarną. Dziękuję. To co? Keps na obiad? O, może być. Czemu nie? Seba, istnieją też inne fast foody poza kepsem. Istnieje choćby falafel. A słyszałeś może o... Pizzuni? Dawid w ciągu ostatnich dni kilka razy spotkał się z Anitą na mieście. Dziś ponownie został zaproszony do jej mieszkania. Było bosko. Jako ciekawostkę powiem to, że te sceny nie były nagrywane chronologicznie, tak jak idzie tutaj wydarzenie w serialu. Jedna scena była nagrywana jednego dnia, inna scena innego dnia, tak dalej, tak dalej. I ta scena w łóżku była jedną z pierwszych scen, które nagrywali ci ludzie, gdy się poznali. Ten Dawid i ta dziewczyna, jak ona się kolik nazywa. I to było tak niesamowicie niezręczne, bo przychodzą, poznają się, cześć, nazywam się tak, bardzo miło, będziemy razem grać. Po czym reżyser przychodzi i mówi im, dobra, do naga i do łóżka, nagrywamy scenę. I leżą, nie no dobra, mają na sobie majtki. Leżą w tym łóżku i 30 osób w pokoju się na nich patrzy, 3 kamery i nagrywańsko. Jednak dziękuję Bogu, że to nie ja grałem Dawida. Wiesz co? Chcę, żebyś wiedziała, że mi nie chodzi tylko o seks. Ale ja wcale tak nie myślę. Mi na tobie naprawdę bardzo, bardzo zależy. I uważam, że bylibyśmy świetnym związkiem. No, co? Powiedziałem coś nie tak? Znaczy, miło, że to mówisz, ale dopiero co się poznaliśmy. Hell yeah. Nie oczekuję tego od ciebie. Tutaj dosłownie taka sterta starych puszek po monsterkach leży. 21-latek zmartwił się słowami Anity i chwilę później od niej wyszedł. W drodze do domu zadzwonił do Oskara, jednak przyjaciel nie odebrał jego telefonu. Wydenia moje paliwo! Jezu! Co to za picie beze mnie? Szkoda gadać. Co się stało? Weronika kopnęła mnie w dupę. O! W tej scenie Pawełek dostaje w dupę od dziewczyny. Teraz ten serial dopiero przypomina prawdziwe życie. Zaczęłaś się spotykać z jakimś kolesiem po 30. Ale co, przyłapałeś się? Nie. Powiedziałem, że między nami koniec, bo woli bardziej doświadczonych. Kurde, przykro mi, stary. Sorry, Seba, ale dla mnie to już jest zwykła szmata. Poszła ze mną 2 razy do łóżka, potem mnie olała. Czuję się jak zaliczona panienka. To moja kumpela, ale fakt, zachowała się beznadziejnie. Dobra, ale nie łam się, tak? Dobra, ty mnie nie pocieszaj, tylko się ze mną napij. Za mój szybki powrót do wolności. Ta popita jednocześnie. Kurde. Czuję się jak zaliczona panienka. Kurde, głupio wyszło, no, ale mam nadzieję, że Oskar nie będzie miał nic przeciwko temu, żebym dalej widywał się za Anitą.
bo powiem szczerze, ciężko będzie mi z niej teraz zrezygnować. Nawet dla najlepszego kumpla. Wow! Wow! Czy nie znacie pierwszej zasady? Pierwszej zasady legendarnego już Bro Code, wydanego przez Barneya Stinsona? Pierwsza zasada! Bros before hoes! Mam strasznego doła. Myślałem, że dzisiaj znowu pójdziemy do łóżka, a zamiast tego dowiedziałem się, że między nami koniec. Jedyny plus tej sytuacji, że chociaż sobie dwa razy pobzykałem. To dwa więcej niż kiedykolwiek ja. I wracać do domu. Nie będziesz mi mówiła, co ja mam robić. Właśnie, że będę, bo jestem twoją matką. Tak, to proszę bardzo, sama sobie iść na ten tramwaj. Masz tydzień. Później wracam tu z twoim ojcem. Cześć. Przyszedł do mnie w porę. No, trochę. Sytuacja przed blokiem zaniepokoiła Dawida. 21-latek nie chce, by Anita wyprowadzała się z Warszawy. A jeżeli przestaną wysyłać ci kasę? No to pójdę do pracy. Może najpierw z nimi pogadaj, co? Uparli się. A czy ja chcę coś złego? Przecież wykształcić mnie to chyba ich obowiązek. Dobra, nie denerwuj się już, tak? Wszystko będzie dobrze. No mam nadzieję. W ogóle słabo wyszło z Oskarem i z Weroniką, no nie? No, sorry, Dawid, ale nie chcę ich obgadywać. Wyszło jak wyszło, ważne, że nam się układa, nie? No. Ważne, że nam się układa, Dawid. Ważne, że nam się układa. W tym samym czasie taki typowy widz oglądający tą scenę ma już w głowie: aha, zaraz coś pierdolnie. W Warszawie czuję się świetnie. Na początku trochę mnie przerażała, ale teraz uwielbiam w niej wszystko. Stare miasto, Wisłę, moje osiedle. A w Pałacu Kultury byłaś? Mało osób wie, ale każdy warszawiak jest zobowiązany do tego, żeby być w Pałacu Kultury przynajmniej raz dziennie. Przynajmniej raz dziennie każdy warszawiak musi być w Pałacu Kultury. Tak samo jak każda osoba mieszkająca w Gdańsku czy Sopocie musi przynajmniej raz dziennie pływać w morzu. Nieważne, lato, zima, nieważne, nieważne. A ludzie z Zakopanego jedzą codziennie odsypki i jeżdżą na nartach do pracy. Przez kolejny tydzień 21-latek widywał się z Anitą i dziewczyna zapewniła go, że nie wyjedzie z Warszawy. Dziś do Sebastiana ma przyjechać w odwiedziny jego ojciec. Chodź, ojcze. Tata, tylko nie rób mi obciachu. Cicho. Ile wydajecie miesięcznie na życie? Ale z opłatami? Bez wynajmu. Tak około tysiaka, coś takiego. A ty? Wydałeś 5000. Na co? Pytam się, na co? Narkotyki bierzesz? Oszalałeś! Tata, monsterki! Monsterki, limitowana edycja! Ekspresu monsterek w żabce! Tata! Tata, to trzeba kupić na przyszłość! Jak inwestycja! Zaufajcie mi, limitowane monsterki, ekspresu monsterek, te, które są dostępne teraz w żabce, za parę lat, jak już nie będzie ich jak już nie będą dostępne, to będą jak bitcoiny, wzrostu w cenie jak porąbane! Kupcie lepiej monsterków ekspresu za 5000 zł, kupcie na przyszłość, zaufajcie mi. Ja skończyłem zarządzanie, ja wiem, o czym mówię. No, nie, że się ten facet wkurzył, ale w sumie ciekawe, na co Seba mógł wydać 5000 i to w niecały miesiąc. Bo te jego tłumaczenia takie trochę jednak dziwne były. Nie wiem, może chodzi o hazard? Coś kiedyś wspominał, że lubi obstawiać mecze przez neta. Umówmy się, to nie chodzi o mecze gały. To chodzi o mecze CSGO. Skrzynki w CSGO. Jezu, to było takie oczywiste. Po prostu Seba wydał 5000 na skrzynki w CS-ie. Jezu, to proste. Skórki Fortnite. Ja nie znam pani męża. Nie kłam gówniaro, mamy trójkę dzieci. Najmłodsza ma 4 lata. Nie chcę ci rozbijać rodzinę? Dawid? A co ty tu robisz? A proszę, powiedz koledze, czym cię zajmujesz wieczorami! Ale ja naprawdę nie wiem, o czym pani mówi! Dla mnie jesteś zwykłą f***ą! Co to było? Nic, nieważne. Nie widzieliśmy się 2 tygodnie, to chyba normalne, że chcę pogadać, co? Ja nie mam ochoty. Kim była ta kobieta? Masz romans z jej mężem? Głuchy jesteś, idź stąd. Nie wyjdę stąd, dopóki wszystkiego mi nie powiesz, rozumiesz? Dobrze, skoro koniecznie chcesz rozmawiać, to proszę bardzo. Między nami wszystko skończone. Bo co, bo wolisz jakiegoś starego dziada ode mnie? Nie! Nie wolę. Ale on mi płaci. Jest moim sponsorem. Tak swoją drogą przy okazji, ja też szukam sugar daddy, który będzie mi płacił, będzie moim sponsorem. Yo soy tu azúcar padre, tu puta obesa! Zapraszam do wspierania kanału, można wspierać kanał, zapraszam do wspierania kanału, dajcie mi pieniądze, kocham pieniądze. Kupię wasze pieniądze, dam 200 zł za wasze 500 zł. Interes życia, zaufajcie mi, skończyłem zarządzanie, to nie jest piramidka finansowa, zaufajcie mi. Jakbyś chciał wiedzieć, z tą też spotykamy się za pieniądze. Odbiło ci. Ja i Weronika wcale nie jesteśmy koleżankami Sebastiana.
Sebastian znalazł nas przez internet i płacił nam, żebyśmy dały się wam poderwać. No a potem się z wami spotykały. Na początku przyszłam do was sama, żeby cię lepiej poznać. A później, naturalnie, niby przeze mnie, Weronika miała poznać Oskara. Oczywiście obie wzięłyśmy za to pieniądze. Ale Weronika znalazła sobie bogatszego sponsora i dlatego zerwała z Oskarem. God damn, muszę przyznać, że ten Dawid teraz, jak pokazali go twarz, jak on tak reaguje, że już płacze prawie. Kurwa, on dobry jest w tym, naprawdę, ładnie on gra. A w sumie to on z tego co pamiętam, to mi mówił Harza, nawet że jest w szkole aktorskiej czy coś. Tylko ja byłem takim debilem, który przyszedł z ulicy bez żadnego doświadczenia. A ty i ja? No, jak Sebastian dał mi znać, że ojciec odciął go od kasy i nie będzie mógł mi dalej płacić, też musiałam sobie kogoś znaleźć. No, niestety jakiegoś kretyna, który nawet nie potrafi utrzymać w tajemnicy swoich skoków w bok przed żoną, ale... Oh. Czyli to wszystko było kłamstwem? No, jesteś w porządku, ale nic do ciebie nie czuję. Poza tym... No, muszę z czegoś żyć, a ty... No... Forsą nie śmierdzisz. No, ale plus tej sytuacji dwa razy sobie pobzykałem. Nie jestem prostytutką. Od kiedy przyjechałam do Warszawy, spałam tylko z kilkoma facetami i z każdym z nich spotykałam się dłuższy czas. A w Warszawie jestem od 3 dni. Rozmowa z Anitą wstrząsnęła 21-latkiem. Młody mężczyzna szybko zadzwonił do przyjaciela, który był akurat na siłowni. Teraz będzie ten moment. Teraz to się wydarzy. Zobaczcie, co teraz się wydarzy. Warto było oglądać ten filmik. Warto było oglądać do tego momentu, bo teraz będzie... Sztuka aktorska, sztuka. Wstawaj, gnoju! Co robisz? Rozmawiałem z Anitą. Powiedziała, że płaciłeś jej i Weronice za spotykanie się z nami. To prawda? Nie bij mnie! Mroźny Pawełek! Pobiję cię! Puciu! Ble! No to gadaj! Tak! Co tak? Płaciłem im. Dobra, puść go. A masz! Tak się nie robi! Stary, wyprowadzamy się stąd jak najszybciej. Ale dokąd? Jak najdalej stąd! Chłopaki, ja was naprawdę lubię. Nie mówcie, że nie podobało wam się z dziewczynami w łóżku. Zamknij się już! Pucie, zły Paweł, zły Pawełek. Spędzili kilka nocy w akademiku u znajomych. Wkrótce potem zajęli wspólny pokój w mieszkaniu studenckim. Patrz, kto idzie. Nie chcę przez to gadać. No, głupio wyszło, ale powodzenia. Dzięki. Pewnie niedługo poznasz dziewczynę jeszcze fajniejszą od Anity. Może. Już w kolejnym odcinku. Jezu, udało się. Przebrnęliśmy przez to. I pojawia się teraz, kochani, pytanie. Jaki był morał tego odcinka? W sumie to nie wiem nawet. To nawet happy endu nie było. Jezu, nie wiem. Ale udało się, przebrnęliśmy. Mam nadzieję, że jesteście szczęśliwi. Obejrzeliśmy w końcu ukrytą prawdę z lakarnunem. Jezus Maria. Nie wiem, może moralem tego odcinka może być, jak chcecie mieć znajomych, to wynajmijcie im prostytutki. Dzięki wielkie za oglądanie, jak zawsze na koniec oczywiście zapraszam was na moją grupkę na Facebooku Odrodzenie Bojownicy Lakarnuma 3.0, także na mojego Twitcha. Wspieranie kanału też można robić, można też... Łatwo! Wspierać kanał też można i dziękuję za oglądanie, zapraszam do następnego filmiku. Kocham was!